rozstrzeliwania, jakie prowadzili Niemcy do ludzi, czynili to pod wpływem alkoholu i narkotyków. Idzie dwóch takich już pijanych około 10:00. Tam ulicą przechodzi ich kobieta, przecież język niemiecki tu wszyscy znali. Zwraca się do nich: panowie, tak rano, wy już pijani. No i gdy pani musiała robić to, co my, to by pani też chodziła pijana. Znajdujemy się w Lesie Piaśnickim, to właśnie ten las. Tak, to ten las, w którym od 1939, od października do kwietnia 1940 roku odbywały się egzekucje. Przewieziono tutaj ludzi z transportami z III Rzeszy. Zginęli też właśnie tutaj przedstawiciele Kaszub, Pomorza. Myślę, że trzeba sięgnąć do czasów, kiedy powstała II Rzeczpospolita Polska i tereny zaborów, między innymi niemieckiego, powróciły do naszego państwa, choć nie w całości. Większość Niemców z tych terenów Pomorza opuściła, wyjechała do Rzeszy, natomiast część osób pochodzenia niemieckiego pozostało, stało się obywatelami polskimi i deklarowali lojalność wobec państwa polskiego. Władze Rzeszy Niemieckiej starały się zatrzymać ten proces wyjeżdżających Niemców. Chciano, żeby trochę z nich zostało, żeby potem upominać się o zwrot ziem raz zagrabionych. Przyjeżdżali tutaj ludzie z Rzeszy i zaczęli prowadzić szkolenia propagandowe na tym terenie i siać nienawiść do Polaków. A kim był Albert Forster? Albert Forster był namiestnikiem Hitlera na Pomorze. Był gauleiterem NSDAP. To on wypowiedział takie znamienne zdania, kiedy był w Wejherowie 12 października 1939 roku, że my musimy być tutaj panami, że musimy tych Polaków zawszonych wytępić od Kowski począwszy. Oni to przyjęli bardzo poważnie, oni się tym kierowali. I dlatego z Polakami zostali zrównani, nie tyle ci, którym państwowość mieli taką, ale do Polaków zaliczani byli psychicznie chorzy. Do Polaków byli zaliczani Niemcy, którzy nie przyjęli ideologii faszystowskiej. Ich przywożono tu z terenów III Rzeszy do Piaśnicy. I odwrotnie, Hitler przyjmował do swoich szeregów na przykład Polaków zdrajców. Przerodziły się te związki do organizacji paramilitarnej Selbstschutz, powołanej z inspiracji Heinricha Himmlera, Reichsführera SS, szefa policji Rzeszy Niemieckiej. Do powołania doszło w październiku 1939 roku. Oni 9 wkraczali do nas, to oni za naszym płotem oni szli, szpaler długi. Jak oni weszli, to oni tak najpierw to oni łapali wszystkich tych, to ja wiem, co byli w tym Związku Zachodnim. Niemcy sobie zdawali sprawę, że jeżeli będą chcieli wykonać swój plan, a więc zniemczenie tego regionu w przeciągu 10 lat, to należy tych ludzi w pierwszej kolejności się pozbyć. Mój ojciec był bardzo dobrym katolikiem. Ojciec smurował, cegły układał i tak dalej. Przed wojną z moim ojcem pomocnik jego, to się nazywało po niemiecku Handlager. Ten człowiek, jak Niemcy weszli, to on się wpisał do SS.
Mieliśmy grupę przyjąć, nie? A ojciec raz odmówił i drugi raz odmówił. I on mówił, Andreas, no, ponieważ Andrzej, nie? Andreas mówił, co ty, mówił, robisz? On mówi, nie, ty jesteś mój kolega. On mówi, ja tobie pomagałem. On mówi, my tak się dobrze oboje rozumieli. On mówi, Andreas mówi, weź, mówi, podpis, bo ty pójdziesz na pieśnicę, oni cię mają na oku. No wtedy ojciec dostał trzecie wezwanie. Czy pan chce listę dobrowolnie podpisać? Ojciec mówi, ja. I, bo on był zestraszony od tego. I wziął, podpisał i dostał tą trzecią Ausweis. To była dritte Volksliste. Selekcji wyznaczenia na egzekucję do Piaśnicy była przedwojenna działalność tych ludzi i stanowiska, jakie zajmowali. W przypadku Gdyni, Wejherowa czy Pucka wiemy, że rozstrzelano czołowych ludzi z samorządu. Mój dziadek, Tomasz Nowak, był akurat w Krakowie, w urzędzie, kiedy gestapo po niego przyjechało. No i kiedy jechał samochodem, to akurat rodzina mojej mamy mieszkała przy tej szosie krakowskiej w Lisewie, bo to byli sąsiadami, więc widziała w tym samochodzie, jak wiozą Nowaka i jeszcze dziadek mamie pokiwał, bo akurat była na polu i w ten czas udali się tutaj, zaczęła z rodziny jeździć tutaj do więzienia. No i 17 pojechali przekazać cieplejsze swetry, bo jesień, a tam w więzieniu zimno. Bo o to prosili, no jakaś żywność też dodatkowa, to taki znajomy pan Wolski akurat był przy tym oknie, ty mówi, waszych już tu dziś nie ma, ich wczoraj wzięli. Taka była psychoza się wytworzyła, że nikt głośno, chociaż w podświadomości, wszyscy wiedzieli, że nie idą na rozstrzelanie. Ale tak, nikt nie miał odwagi tego głośno powiedzieć, nie? W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zachowało się parę zdjęć, kilka zdjęć właśnie z rozstrzeliwań w Piaśnicy. Na przykład była taka rodzina Englerów, oni mieli zakład fotograficzny w Wejherowie od 1902 roku. W okresie właśnie września 1939 roku ten sam Engler prawdopodobnie fotografował, bo jemu się przypisuje te zdjęcia, fotografował właśnie egzekucję w Piaśnicy. Tu jest również zdjęcie, pokazane jakby selekcje już w samym Lesie Piaśnickim, selekcje więźniów. Mogli też fotografować przyszłe ofiary. I tutaj mamy taki przykład. Właśnie z atelier Georga Englera. To są właśnie siostry Panek. I dwie z nich zginęły właśnie w Piaśnicy. Być może ten materiał wykorzystali później, na przykład, by na bazie tych zdjęć oszukać te osoby. Znajdujemy się przed willą doktora Panka. Kim on był? Był przewodniczącym Rady Miejskiej w Wejherowie przed wojną. Był też ojcem Stanisławy i Kazimiery Panek, zamordowanych w Piaśnicy, dwóch sióstr, ale też był słynnym lekarzem wejherowskim, znaną postacią w Wejherowie. To tutaj, w tym domu właśnie znajdowała się siedziba gestapo. Ja od torów już widziałem tam tą willę. Tam były flagi, chyba dwie, trzy na słupach. I widziałem, jak w jesieni nawet tam chodzili po ogrodzie, jabłka zrywali. Szczęśli tam i tak dalej, to ja wszedł, ja to wiedział, jak to by wyglądało. To było gestapo. Naocznym świadkiem egzekucji była Elżbieta Elwart, jej wstrząsające zeznanie obrazujące całą grozę zbrodni dokonywanych w Piaśnicy. Pani Elżbieta Elwart z Orla, która w ciąży szła do swojej teściowej przez las, ponieważ szła na skróty, nie natrafiła na te tablice ostrzegawcze, a w pewnym momencie znalazła się w samym centrum rozstrzeliwania ofiar w Piaśnicy. Przeżyła to w straszny sposób. Ją zatrzymali SS-mani, którzy brali udział w egzekucji, wypytali ją, skąd pochodzi, kto jest jej mężem, również o najbliższą rodzinę do któregoś pokolenia. I ponieważ uznali, że ma pochodzenie niemieckie,
to nie zaszczelono jej, ale zastraszono ją, że jeżeli komukolwiek powie o tym, co widziała, to ją też zaszczelą i wszystkich z rodziny. W drugiej połowie października 1939 wybrałam się z Orla drogą wiodącą przez Las Piaśnicki. Zobaczyłam zwłoki wiszącego na drzewie księdza Bolesława Witkowskiego, proboszcza z Mechowej. Ksiądz Witkowski wisiał na rękach związanych nad głową, umocowanych do wielkiego drzewa. Miał na sobie szaty kościelną. Niemcy kazali mu się ubrać tak, jak do mszy świętej. Spostrzegłam pod innym drzewem dwóch mężczyzn. Obaj byli zakrwawieni, a jeden z nich trzymał dziecko za nóżki. Musimy naród ten wytępić od kołyski począwszy. Tak jak powiedziałem, były to słowa Alberta Forstera wypowiedziane w Wejherowie. Dlatego też to miejsce, ta symboliczna kołyska pokazuje, jak bestialsko zostały te dzieci właśnie wyrwane z tego miejsca i później zamordowane w Piaśnicy. Starsze dzieci rodzicom odbierano, te wieziono osobno albo tu przez więzienie przechodziły, ale na krótko. Natomiast niemowlaki zostawiano matką i potem właśnie jakby rozstrzeliwania w Lesie Piaśnickim, no to na niemowlaka było szkoda kuli, więc od drzewa rozbijali główką, rozrywali za nóżki i tak te dzieci ginęły. Kto był jeszcze wśród ofiar? Kogo te zdjęcia przedstawiają? Urzędników, nauczycieli, księży, siostry. My mamy fotografię przedstawiającą siostrę Alicję Kotowską. Błogosławioną. Błogosławioną. Marylka Kotowska miała w swoim sercu takie wielkie pragnienie, ażeby służyć człowiekowi. Po zakończeniu I wojny światowej Marylka zgłasza się do naszego zgromadzenia z prośbą o przyjęcie. Po otrzymaniu habitu Marylka otrzymuje imię zakonne Alicja. Emanowała patriotyzmem, więc to było zagrożeniem dla hitlerowców. Tutaj w naszej szkole pracował pan woźny Franciszek Pranga, któremu siostra ufała. I w momencie, gdy wybuchła II wojna światowa, poprosiła go, aby spakował wszystkie paramenty liturgiczne i schował w skrzyni, którą następnie zakopał w naszym ogrodzie. Był to dla niego też taki moment, kiedy powiedział o tym gestapowcom. Około godziny 15 siostry były w kaplicy na modlitwach i podczas tych modlitw gestapowcy wkroczyli na teren domu i poprosili o sprowadzenie siostry Kotowskiej. Siostra z zupełnym spokojem do nich wyszła. Takim bardzo znaczącym momentem też są słowa, które siostra Alicja wypowiedziała wychodząc. Odwróciła się w stronę sióstr i powiedziała: wszystko przebaczam Franciszkowi. Kiedy siostra Alicja wychodziła z gmachu, na zewnątrz stał jeden z Niemców, którzy tutaj stacjonowali, i zapytał: co wam zrobiła ta mniszka? I odpowiedź była taka, że wystarczy, że jest Polką. Kucharz, który pracował w więzieniu, przebywał w takim pomieszczeniu, z którego okna były skierowane na dziedziniec więzienny. I on po zakończeniu wojny powiedział, że 11 listopada nastąpił największy transport. Wśród wyprowadzonych więźniów zauważył siostrę Alicję i również grupkę żydowskich dzieci. Siostra do tych dzieci podeszła, chwyciła je za ręce, objęła i razem z nimi weszła na ciężarówkę. To niezwykłe miejsce, bardzo symboliczne.
tutaj właśnie widzimy na ołtarzu słowa Apokalipsy. Oto są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty w krwi baranka i je wybielili. Widzę tutaj postać błogosławionej Alicji Kotowskiej, księży, matki, ale też osoby bez twarzy. W tych figurach widzimy osoby, których nie potrafimy zidentyfikować. Są oni bezimienni, a więc odarto ich z godności. Nie mieliśmy ich, o nich wiedzieć, o nich mówić, a stało się zupełnie inaczej. Groby kopali pracownicy z Leśniewa, więc oni wiedzieli, gdzie te doły są i pocztą pantoflową się dowiadywali. Ludzie chodzili, kopczyki usypywali, jakieś kwiatki ich składali, jakieś świeczki próbowali zapalić. Oczywiście Niemcy to kazali leśniczemu, że on to wszystko ma. Niemiec był taki sztekel, to musiał to wszystko zawsze niwelować i ślady zacierać. Były na przykład ustawione tabliczki, uwaga miny. To było oczywiście fałszywe, nie? Żeby ludzi odstraszyć, nie? Ale też zaczęło się pojawiać bezpańskie psy podobno, bo jakieś inne zwierzęta tutaj nie grasowały. Zaczęły trupy wyciągać z ziemi, tak? Świadkowie zeznawali, gdzieś ręce wystawały. W każdym razie, i to jest prawda, Niemcy nakazali wystrzelać wszystkie bezpańskie psy w lesie pałysające się. I potem też zakazali znowu ludziom wchodzić do lasu i zakazali w ogóle w 1944, kiedy było palenie zwłok. Akcja wyglądała w ten sposób, sprowadzili 400 więźniów Sztutowu, rozkopywali te mogiły, to już wspominałem już tutaj. Składano zwłoki, potem drzewo, to było podpalane, to co się nie dopaliło, były młyny takie ręczne postawione, kości mielili w tych młynach i właśnie wsypywać potem do tych dołów i tak zacierać ślady. W tym miejscu dla zatarcia śladów popełnionej zbrodni ludobójstwa Niemcy spalili jesienią 1944 roku na całopalnym stosie wydobyte z masowych grobów zwłoki pomordowanych. Spalone ciała ludzkie i zmielone ich kości wrzucone do jam grobowych, rozrzucone po leśnych dołach i bagiennych rozpadlinach. Od wydzielającego się gorąca kora drzew stojących w pobliżu sparzona, obumarła, ślad pozostał. Pionowa linia ognia. Mamy 46 rok i czas ekshumacji szczątków ofiar. Też ma Pan zdjęcia z tego czasu? Tak. W roku 1946 od 6 do 22 października z inicjatywy Polskiego Związku Zachodniego powstała komisja ekshumacyjna. Na miejsce ekshumacji sprowadzono przebywających jeszcze nadal na terenie Polski dwóch Niemców. Był to Walter Marke Leśniewa i Ferdynand Globke z Domatowa. Byli to rolnicy, którzy w 1939 roku brali udział w kopaniu grobów w Jasińce i zasypywaniu zwłok już pomordowanych ofiar. Oni wskazali komisji ekshumacyjnej miejsca, gdzie znajdowały się groby, z tym, że Globke nazajutrz po tym zdarzeniu przejęty powiesił się w lesie. W Lesie Piaśnickim zginęło około 12 tysięcy osób. Albert Forster został uznany za głównego sprawcę zbrodni w ogóle na terenie Pomorza naszego gdańskiego i został skazany w 1948 roku przez Trybunał Narodowy w Gdańsku na karę śmierci. Prawdopodobnie ten wyrok został wykonany 28 lutego 1952 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Są pewne wątpliwości, czy na pewno. Próba przez władze komunistyczne była taka, żeby po 1948 roku zlikwidować cmentarz Piaśnicki. I żeby właśnie krótko to opisać, to spotkałem nauczycielkę, należy do rodziny Piaśnickiej. Męża aresztowali, został strzelany w Piaśnicy, jej kazali opuścić w ciągu 10 minut, jak całej Gdyni, swój dom. No, po wojnie wróciła z dwójkiem dzieci, mieli dwóch chłopaków. Rozpoczęła pracę, zorganizowała, no i była kontrola Urzędu Bezpieczeństwa. Zauważyli krzyż w szkole nad drzwiami. I mówi, a ten krzyż co tu robi? No, ona taka zdziwiona, jak to mówi, przecież jest Polska. Mój mąż za Polskę zginął w Piaśnicy, nie? A on wtedy tak właśnie powiedział, oni za nas dobrą robotę wykonali. Wołam do nas wszystkie ofiary zbiorowych egzekucji dokonanych w Lesie Piaśnickim przez hitlerowskich okupantów.
które spoczywają w zastoju Koniła. Przywołuję bohaterskich mieszkańców gminy miasta Wiecherowa, którzy ponieśli ofiarę życia za swój patriotyzm oraz wierność ideałom wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! W lesie na ziemi leża błegados malincich wietewków. Smutny jest nasz kawel, listy sam wietewka. Nikt nas nie łeszaneje, wszedce nas depcał, nikłemu do niczego mesał nie nadywumę. Chcemy oddać hołd szczególnie właśnie tym naszym bohaterom. Dla nas to są ludzie, którzy są dla nas wzorem. My mówimy o pieśnicy, że to jest Golgota Kaszubska. Stąd dziewczynki są ubrane w strojach kaszubskich. Co was uczą w szkole o pieśnicy? Że tutaj Niemcy zabijali dużo osób, zabijali małe dzieci. Tu krwi całą konania ciszę purpurą okrył, aż zagasił ślady życia naprzód i wstecz. Dzieci skostniałe rączki kładą na ustach mokrych, by nie wypadł z nich rozpaczy ognisty miecz. Od najmłodszych lat tak naprawdę przyjeżdżamy tutaj co roku i właśnie jako służba harcerska, bo już od najmłodszych lat pełnimy tę funkcję, teraz na wyższych stanowiskach. Nasze rodziny opowiadały nam o tym, więc daje nam to wiele tam przyjemności, że możemy tutaj przyjść jako służba i pokazać młodszym, opowiedzieć trochę, dlaczego oni tutaj się znajdują. Mniej świadomie, ale za parę lat bardziej świadomie. Nie słyszałam jeszcze żeby na przykład na południu Polski mówiono o martyrologii w Piaśnicy, ale mi się wydaje, że z biegiem lat historia właśnie pomordowanych w Piaśnicy będzie coraz bardziej rozpowszechniona. Wszystko umarło i zostało spalone. To, co niezniszczalne, trwa. Pamięć. To właśnie jest pamięć.